Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym materiale długo wyczekiwana marka z jabłkiem w logo. I nie, wcale nie chodzi mi tu o Apple, a o jednego z największych i najpopularniejszych producentów maszyn rolniczych w Polsce, czyli markę Unia, na której maszynach pracuję ja, jak i pewnie wielu moich widzów. Tak więc słuchajcie uważnie, bo zapowiada się bardzo ciekawy odcinek. A ja standardowo przypominam o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza z propozycją tematu na kolejny odcinek. Zaczynamy! Historia marki Unia sięga jeszcze wieku XIX, kiedy to w 1882 inżynier August Węcki osiedlił się w Grudziądzu, będącym wtedy pod pruskim zaborem, i założył tam niewielką fabrykę maszyn i narzędzi rolniczych. Pierwszymi maszynami, które opuściły mury fabryki Węckiego, były pługi konne. Bardzo dobre pługi konne. W 1898 roku pułk koleśny z grudziąckich zakładów zdobył pierwsze miejsce w konkursie orki w niemieckim Rotehaus i zyskał na długie lata miano zwycięzcy. Tak nazywano ten model. W tym samym roku do produkcji trafił także opracowany i opatentowany przez Węckiego kultywator konny, który sprzedany został w setkach tysięcy sztuk w całej Europie. Po włączeniu Grudziądza z powrotem do Polski, fabryka stała się spółką akcyjną pod nazwą Pomorska Fabryka Maszyn, której 25% udziałowcem pozostał August Węcki. Następnie doszło do połączenia trzech fabryk, tej w Grudziądzu, w Chełmie i Bydgoszczy, przez co ustanowiona została nowa nazwa marki – Unia, czyli Zjednoczone Fabryki Maszyn. W dwudziestoleciu międzywojennym maszyny Unii wyrobiły sobie renomę w całej Europie, a firma otworzyła liczne przedstawicielstwa za granicą. Był to jeden z największych producentów maszyn rolniczych w tym okresie. Maszyny z Grudziądza eksportowano już wtedy do Finlandii, Estonii, Łotwy, Rumunii, Austrii, Jugosławii, Bułgarii, Turcji, Grecji, Francji, a nawet do Brazylii, RPA czy Chin. W 1924 roku zakłady Unii odwiedził nawet sam ówczesny prezydent Rzeczypospolitej, Stanisław Wojciechowski. Kiedy 1 września 1939 roku wybucha II wojna światowa, rozpoczęta zostaje ewakuacja fabryki, jednak już 4 września zakład dostaje się w ręce niemieckie, a pracownicy zostają aresztowani przez Gestapo. Do Grudziądza przybywa wtedy sam Rudolf Węcki, syn Augusta, by negocjować zwolnienie pracowników z aresztu, co ostatecznie się udaje, jednak nowe władze niemieckie rozpoczynają w fabryce Unii produkcję części do łodzi podwodnych oraz pocisków do dział przeciwlotniczych. Pracownicy Unii, zmuszeni do pracy przy produkcji broni dla Niemców, stawiają jednak czynny opór. Na terenie zakładu powstają tajne grupy dywersyjne zajmujące się sabotowaniem produkcji, a ich działalność mocno daje się we znaki Niemcom. W czasie walk o miasto Grudziądz i wielotygodniowego oblężenia fabryka znajduje się w samym centrum walk zbrojnych i ulega znacznemu zniszczeniu. 27 kwietnia 1945 roku fabryka zostaje opuszczona przez wojska radzieckie. W 1948 Unia zostaje znacjonalizowana przez komunistów i staje się przedsiębiorstwem państwowym. W okresie powojennym zakład wznawia produkcję maszyn oraz ich eksport do innych krajów, znów stając się jednym z największych producentów maszyn uprawowych. Na przełomie lat 80. i 90. Unia popada w tarapaty finansowe spowodowane załamaniem rynku i spadkiem sprzedaży, przez co firma stoi przez jakiś czas na krawędzi bankructwa. W 1995 roku znak handlowy Unia wraz z częścią hal i zakładów w Mniszku zostaje wykupiony przez prywatnego inwestora, który stopniowo odbudowywuje pozycję i renomę firmy na rynku maszyn rolniczych. W następnych latach Unia przejmuje innych krajowych producentów maszyn. W 2002 roku Unia staje się właścicielem producenta siewników Agromet Kraj Kutno. Następnie w 2004 przejmuje Agromet Brzeg.
W 2005 fabrykę maszyn rolniczych Pionier, produkującą m.in. kombajny do ziemniaków Anna, w 2006 Unia przejmuje Pilmeta oraz Famarol, tym samym stając się największym polskim producentem maszyn rolniczych, mając w swojej ofercie prawie każdy typ maszyn. W 2007 roku Unii udaje się uzyskać licencję na produkcję pras zwijających Deutzwar, a 5 lat później, w 2012 roku, kondycja firmy jest na tyle dobra, że może ona sobie pozwolić na przyjęcie francuskiego producenta maszyn Agrisem. Obecnie Unia składa się z 4 fabryk w Grudziądzu, Brzegu, Słupsku oraz Kątach Wrocławskich. Zatrudnia 1350 osób oraz produkuje rocznie około 25 tysięcy nowych maszyn, a produkty z logiem jabłka dostępne są w ponad 50 krajach na świecie. Poza maszynami, Unia ma w swojej ofercie także silosy na zboże. Na koniec zapytacie jeszcze, a co stało się z Rudolfem Węckim po II wojnie światowej? Wyjechał do Niemiec, gdzie w jednym z zakładów kontynuował produkcję maszyn rolniczych pod marką Węcki, aż do roku 1982. Obecnie firma Węcki nadal istnieje i zajmuje się produkcją ruchomych platform i urządzeń podnoszących. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało i dowiedzieliście się nieco na temat Unii. Jak zwykle zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza z propozycją tematu na kolejny odcinek. A my słyszymy się za tydzień, standardowo w sobotę o 8:00.